Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Siciński, jak już zostało powiedziane. Chcemy kontynuować rozważania nad Chrystusem, chlebem żywota, ale też w tym powiązaniu z nadchodzącym świętem katolickim, świętem Bożego Ciała. Chcemy doszukać się być może pewnych związków, znaczenia pewnych symboli i też doszukać się, czy to wszystko ma jakieś uzasadnienie biblijne. Nawiążę tutaj do tytułu całego cyklu tych spotkań, w których uczestniczymy. Ten ogólny tytuł poza dzisiejszym spotkaniem to Spójrz nowymi oczyma, Twój rok z Bogiem. Ten drugi tytuł, Twój rok z Bogiem, jest jakby nawiązaniem właśnie do pewnego katolickiego roku liturgicznego, gdzie występują pewne święta i właśnie w nawiązaniu do tych świąt my chcemy poruszać pewne biblijne tematy. Chodzi o to, że mimo różnic, jakie między nami w naszym kraju panują, to jednak wszyscy dzielimy tutaj pewną przestrzeń. Również jesteśmy zanurzeni w tej samej kulturze, a elementem kultury naszej polskiej jest wiele wyznań. Oczywiście z dominacją jednego, ale wiele wyznań. A wyznania mają też swoje święta. I również to nadchodzące święto Bożego Ciała jest takim świętem, w którym powinni orientować się nie tylko katolicy, ale również wyznawcy innych religii, innych wyznań, choćby przez szacunek dla siebie nawzajem. To, że ta świadomość, co niosą ze sobą pewne święta, jakie symboliki, jakie treści, na ile te treści są zgodne z Pismem Świętym, jest nam potrzebna, no to tym ludziom, którzy są innych wyznań niż katolickie, jest bardzo potrzebna, choćby, jak powiedziałem, przez szacunek dla dominującego wyznania, dla jego wyznawców, ale jest też, jak widzieliśmy, choćby z tej sondy, zauważyli Państwo? Biorąc pod uwagę statystykę, 95% osób uczestniczących w tej sondzie to byli wyznawcy dominującego w Polsce wyznania, a powiedzcie mi proszę, czy ich znajomość własnego święta była na tej sondzie dostateczna? Powiedziałbym niedostateczna, gdybyśmy się chcieli posłużyć ocenami szkolnymi. Niedostateczna. A w każdym bądź razie, gdybym był ich katechetą, na pewno by z religii oceny zaliczającej nie dostali. A więc chcemy się dziś przyjrzeć temu świętu, świętu Bożego Ciała, w kontekście dzisiejszego tytułu Chrystusa Chleba Żywota. Czym to święto jest? Czym nie jest? Czy w ogóle występuje ono w Biblii, która przecież dla każdego chrześcijanina powinna być podstawą wiary, nie sądzicie? Mam nadzieję, że to krótkie rozważanie przybliży nam nie tylko to pewne interesujące zagadnienie teologiczne, ale przede wszystkim przybliży nas dzisiaj do Słowa Bożego i pozwoli spojrzeć też na Boga nowymi oczami, w nowy sposób. A więc sięgnijmy do święta Bożego Ciała. Przybliżmy je sobie troszeczkę. Święto Bożego Ciała to oczywiście skrócona nazwa, jego pełna nazwa to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Obchodzone jest w czerwcu, stąd niektórzy w sądzie mówili, że kojarzy im się z ciepłem. Tak? Obchodzone jest w czerwcu, w czwartek, 8 dni po Zielonych Świątkach. Mówi się o oktawie. 8 dni po Zielonych Świątkach, czyli po sakramencie, po święcie zesłania Ducha Świętego. Jego istotą, tego święta Bożego Ciała, jest publiczne uczczenie Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Stąd i specyficzna forma tego święta, to są procesje, gdzie tym najważniejszym elementem tej procesji jest zawsze monstrancja, uroczyście niesiona, tam jakieś baldachimy jeszcze temu towarzyszą, prawda? W tej monstrancji mającej kształt takiego no,
rozbłyskającego słońca, tarczy słonecznej, błyszczącej, promieni wychodzących, prawda, z tego centrum tej monstrancji, ale w tym centrum właśnie jest konsekrowana hostia, która w rozumieniu Kościoła katolickiego jest właśnie jest tym rzeczywistym, prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa. I kapłan, który z całą procesją, prawda, kroczy po mieście, ulicami miasta, miejscowości, wsi, gdziekolwiek to się dzieje, ta procesja zatrzymuje się przed czterema ołtarzami, a na końcu tej procesji tą monstrancją, z tą hostią w środku kapłan udziela błogosławieństwa na cztery strony świata. Czytamy, że jego istotą jest publiczne uczczenie Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Może troszkę historii tego święta wyjaśni nam, dlaczego w ogóle zdecydowano się na publiczne uczczenie. Otóż pierwsza data, jaka przychodzi nam do głowy przy okazji tego święta, to 1246 rok. Najpierw to święto było właśnie lokalnie obchodzone w jednej z belgijskich diecezji katolickich w Liège. Dlaczego zdecydowano się na jego obchodzenie? Była to reakcja. Reakcja na to, że jakiś teolog podważył realną obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii, w owej konsekrowanej hostii. Podważył, że tam jest rzeczywiste ciało i krew Jezusa Chrystusa, że to co najwyżej tylko symbol. Więc żeby zareagować na to, postanowiono właśnie publicznie chodzić z tą hostią i publicznie oddawać jej kult jak prawdziwemu ciału i krwi Chrystusa. Nie jak zwykłemu symbolowi, jak prawdziwemu ciału i prawdziwej krwi Jezusa Chrystusa. Była akcja, była reakcja. Dlaczego jeszcze publicznie z tym chodzono? My może dzisiaj tego tak jeszcze nie rozumiemy, ale dzisiaj, gdybyście wybrali się do Kościoła katolickiego na mszę świętą podczas i obserwowali sakrament Eucharystii, kapłan dzisiaj stoi do wiernych przodem. Wszystko dzieje się przodem. Wierni Kościoła mogą oglądać nawet co kapłan robi. Natomiast tak jest tak naprawdę od II Soboru Watykańskiego. Przedtem nie dość, że wszystko odbywało się po łacinie, w języku dla zwykłych ludzi, większości zupełnie niezrozumiałym, to jeszcze kapłan stał tyłem do wszystkich zgromadzonych i cokolwiek dokonywał z owym opłatkiem, dokonywał zwrócony tyłem do zgromadzenia, niejako swoją osobą zasłaniał to wszystko, tak? Stąd w pewnym sensie rozumiem, że wielu ludzi chciało z bliska wręcz zobaczyć tę hostię, prawda? Stąd, żeby jeszcze ten kult umocnić, zaczęto w procesjach obnosić ją ulicami, tak żeby każdy mógł z bliska zobaczyć tę świętość nad świętościami. Papież Urban IV w 1264 roku, 18 lat później, ustanowił święto Bożego Ciała, jakby rozszerzył z tego lokalnego święta belgijskiego na święto całego Kościoła. I tutaj ciekawostka dla was, drodzy krakowianie, tak się mówi, krakowianie czy krakowiacy? Krakowianie, tak, chciałem wybadać, czy słuchacie mnie. A więc taka ciekawostka dla was, otóż w 1317 roku, to jest najwcześniejsza wzmianka z polskiego terenu, wzmianka o Bożym Ciele w statutach krakowskiego biskupa Nankera, a więc to właśnie tu na terenie Krakowa. Diecezja krakowska była jedną z najpierwszych w Kościele katolickim, która to święto wprowadziła, bo to nie jest tak, że jak papież w 64 roku powiedział święćmy to w całym świecie, to od razu cały świat zaczął to święcić. Prawda? Diecezja krakowska była jedną z najpierwszych w świecie, która zaczęła święcić i propagować
to święto. A dopiero w XVIII wieku, w okresie baroku, wprzęgnięto w to święto proces, w to święto różne, taki folklor lokalny, czyli stroje regionalne, orkiestry, kwiaty, świece, sztandary, feretrony. To takie słowo, którego ja sam musiałem się niedawno nauczyć, to obrazy i rzeźby dwustronnie malowane, niesione w czasie procesji na takich drążkach. Pewnie już widzieliście takie rzeczy. To są właśnie feretrony. No do tego oczywiście dochodzą jeszcze, znamy to współcześnie, różne sztandary zawieszone na ulicznych lampach, prawda, jakieś, jak to nazwać, takie wstążki na sznurach zwisające wzdłuż drogi, w poprzek drogi, kolorowe. Kojarzycie to wszystko? Kojarzycie. Właśnie, jeśli byście się mnie zapytali jako pastora adwentystycznego, z czym mnie kojarzy się to święto, to właśnie z czymś takim. Kilkanaście lat temu w Łodzi, gdzie pracowałem jako pastor, byłem gospodarzem takiego cyklu wykładów, no, na które przychodziło trochę więcej widzów jak dzisiaj na te wykłady, ale to chyba dlatego, że mówcą był Australijczyk. I bo 600 osób przyszło na pierwszy wykład. Zorganizowaliśmy go w Pałacu Młodzieży, w jednym z największych takich sal w Łodzi. I postanowiliśmy zareklamować odpowiednio te wykłady, między innymi na głównej ulicy Łodzi. Nie wiem, czy ktoś wie, jak się nazywa główna ulica Łodzi. Proszę? Piotrkowska, oczywiście. Cieszę się bardzo, że znajomość Łodzi jest tak dogłębna. Na Piotrkowskiej, niedaleko tego Pałacu Młodzieży, w poprzek, na kamienicach, od ściany do ściany, zawiesiliśmy transparent zdumiewający opowieści umarłych. I ten transparent wisiał tam miesiąc, dwa tygodnie przed wykładem, przed wykładami, miesiąc w czasie wykładów i jeszcze dwa tygodnie później. No ale organizując to wszystko, trzeba było jakąś zgodę uzyskać. Uzyskując zgody z urzędu, dowiedziałem się, że będę musiał coś za to zapłacić, bo to jest, nie wiem, czy słyszeliście, takie będzie zajęcie pasa drogowego. Słyszeliście? Zajęcie pasa drogowego. Okazuje się, że pas drogowy można zająć nie tylko stawiając na chodniku różne rzeczy, na jezdni różne rzeczy, ale również w powietrzu można zająć pas drogowy. Chyba że ptakom przeszkadzamy latać. Trafiono mi tylko powiedzieć, ile mam za to zapłacić, ponieważ właśnie była jakaś zmiana przepisów, nie mieli nowych stawek. No, ale nie spodziewałem się, że będzie to, tak teoretycznie przyjąłem jakąś tam kwotę. I po tych dwóch miesiącach udaje się, żeby zapłacić i okazuje się, że kwota, którą mi rzucono, była trzy razy większa niż ta, którą zakładałem. No i byłem w małym problemie. Ale panie urzędniczki były bardzo uprzejme. Widząc ten mój problem, chciały mi jakoś pomóc. I pytały się, a jak duży był ten transparent? Ile miał metrów kwadratowych? No to podałem tam, że może, nie wiem, 15 metrów kwadratowych. Ale to z dwóch stron czy z jednej? Nie no, z dwóch to 30. To może tylko z jednej strony był namalowany tam. Może tylko z jednej. Nie no, był z dwóch. Bo wiecie, tam się to oblicza, że się metry kwadratowe przelicza przez czas jego ekspozycji, przez stawkę, tak? No więc dobrze, 30 metrów. No a ile wisiał? Dwa miesiące. Tak długo, może miesiąc. Może miesiąc. Prawda, że chciały mi pomóc? Chciały mi pomóc. No ale to co, jako pastor mam ściemniać? Że jednostronnie i przez trzy dni? Żeby się poczuły, że mi pomogły? Mówię, nie no, dwa miesiące. No to trudno, no to 1000 zł będzie pan musiał zapłacić. To tak mniej więcej, to było te trzy razy więcej, niż się spodziewałem. I wiecie, oświeciło mnie wtedy. Bo to była właśnie końcówka czerwca. I mówię tak, czyli chcecie mnie za ten transparent reklamujący, wiszący nad ulicą, reklamujący religijne wykłady, misję, ewangelizację, religię Chrystusa, chcecie mnie skasować na 1000 zł, tak?
No tak, no niestety, no prawo tak stanowi. Zajął pan pas drogowy. Aha. Okej, zapłacę, choćby jutro. Jak mi pokażecie, że jakakolwiek parafia katolicka w naszym mieście zapłaciła za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie pół miasta pasów drogowych w czasie święta Bożego Ciała, na ołtarze, na te wszystkie dekoracje, nad ulicami, wzdłuż ulic, flagi papieskie, polskiego kościoła, biało-niebieskie, biało-żółte, tak? Tego wisiało mnóstwo. Metrów kwadratowych nie zliczę. Kilometrów wstążek i sznurków kolorowych nie zliczę. Metrów kwadratowych ołtarzy wyłożonych na chodnikach nie zliczę. Jak mi pokażecie, że chociaż jedna parafia coś zapłaciła, zapłacę choćby jutro. Choćby z własnych. Trochę panie były zaskoczone. Powiedziałem, to ja poczekam, aż mi przyślecie zawiadomienie. Przysłali, jak sądzicie? Nie. Nie. Także do dzisiaj nie zapłaciłem. Także bardzo mam miłe skojarzenia z tym świętem. Oczywiście w okresie zaborów, a później w okresie PRL-u, procesje miały charakter religijno-narodowy, stały się wręcz okazją do okazywania patriotyzmu, jakiegoś sprzeciwu. Ludzie mogli się legalnie zgromadzić, prawda? A im głośniej śpiewali religijne pieśni, tym bardziej okazywali sprzeciw wobec władzy komuny. To święto obrosło jeszcze w różne ludowe wierzenia. Niektórzy wierzą, że kwiaty, gałązki, palemki, którymi ozdabia się ołtarze, na trasie procesji zapewniają żyzne plony, obdarzają zdrowiem, a nawet chronią pola przed gradem. Niektórzy brali takie wianki, które wcześniej święcili w kościele w trakcie tego święta przed procesją, brali je po procesji, cztery takie wianki i na czterech rogach pola zakopywali i to miało chronić pole przed gradem. No, skojarzenia mam raczej takie lekko magiczne z takimi zachowaniami. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrozumieć święta Bożego Ciała, czyli tego święta publicznego uczczenia Eucharystii, jeśli w ogóle nie zrozumiemy katolickiego pojmowania obrzędu nazywanego sakramentem Eucharystii, Komunii Świętej lub, jak nazywają ten obrządek protestanci, Wieczerzy Pańskiej. Przyjrzyjmy się więc sakramentowi Eucharystii. Dla katolików Eucharystia to sakrament ofiary, centralny akt kultu podczas każdej mszy świętej. Samo zaś słowo Eucharystia nawiązuje, z języka greckiego pochodzi, i nawiązuje do dziękczynienia. Zresztą kojarzycie te słowa już dzisiaj czytane: wziął chleb, podziękowawszy, łamał, dawał uczniom, prawda? Nawiązuje do dziękczynienia. Nazwa ta, ten obrzęd nazywa się również sakramentem ołtarza, bo dzieje się to wszystko na ołtarzu, albo też sakramentem ciała i krwi Chrystusa. Jakkolwiek byśmy, którejkolwiek, tudzież komunią świętą. Ta ostatnia nazwa, sakrament ciała i krwi Chrystusa, wskazuje na katolicki pogląd o mistycznej obecności Chrystusa, jego prawdziwego ciała i prawdziwej krwi w elementach eucharystycznych chleba i wina. Oczywiście nie od początku, ale po pewnych słowach kapłana, po pewnych słowach przemienienia. Katolicy używają jeszcze pojęcia po słowach następuje transsubstancjacja, czyli ta zwykła substancja chleba i zwykłego wina doznaje przemiany, przechodzi w inną substancję, jak wierzą katolicy, prawdziwego ciała i prawdziwej krwi Jezusa Chrystusa. I dopiero po tej transsubstancjacji, po słowach kapłana, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Po tych słowach, czy też na te słowa, następuje właśnie owa transsubstancjacja,
to jest bowiem ciało moje, jak katolicy wierzą, w tym momencie ten zwykły opłatek, to zwykłe wino staje się prawdziwym ciałem, prawdziwą krwią Chrystusa, po czym kapłan dokonuje przełamania tego opłatka, co ma być niczym innym, tylko ponowieniem ofiary, złożeniem ponownie ofiary takiej samej z prawdziwego ciała, z prawdziwej krwi, jak ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Takie jest teologiczne znaczenie, stąd w dużej pomyłce byli uczestnicy tego sondażu, jeden przez drugiego mówiąc, a to tylko symbol, to symbol, to symbol, to symbol. W teologii katolickiej to wcale nie jest symbol. To jest rzeczywiste ciało i rzeczywista krew Jezusa Chrystusa po transubstancjacji, w czasie owej konsekracji opłatka. Zwróćcie proszę też uwagę, raz jeszcze zacytujmy te słowa kapłana, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. To jest w pewnym sensie cytat z Pisma Świętego, jak za chwilę zobaczycie, ale niedokładny. Niedokładny. Pojawia się w nim ten element jedzcie z tego wszyscy. Dostrzegacie? Tego elementu jedzcie z tego wszyscy wcale nie ma w Piśmie Świętym. Słowa Jezusa z Pisma Świętego są inne. Jezus w Piśmie Świętym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26 i tam wersety 26 po 29 mówi. Jezus wziął chleb, mówiąc, bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Jest tam słowo wszyscy? Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. A potem wziął kielich, jak czytamy w Ewangeliach, też podziękował i powiedział, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem krew moja nowego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Zobaczcie, gdy bierze chleb i dziękuję i mówi bierzcie i jedzcie, nie mówi wszyscy. To wszyscy jest jakby dorozumiane, ale nie mówi tego wyraźnie. Natomiast kiedy bierze kielich, mówi bardzo wyraźnie, pijcie z niego wszyscy. A zobaczcie, jak jest na mszach. Po owej transubstancjacji, której dokonuje kapłan przy ołtarzu, gdzie wypowiada słowa bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, rozdaje wszystkim chleb. Ale czy wszyscy piją wino? A jak, jeśli już mielibyśmy obchodzić ten obrządek, to Jezus mówiąc o winie powiedział pijcie z niego wszyscy. Mówiąc o chlebie wcale tego nie powiedział. Podczas katolickich trzymamy odwrotnie. Chleb jedzą wszyscy, a wino pije tylko kapłan. Ja zadałem to pytanie kiedyś biskupowi Hozerowi. Miałem taką okazję uczestniczyć razem z nim w jednym z nabożeństw. Byłem zaproszonym gościem. Po nabożeństwie miało miejsce takie przyjęcie dla wielu uczestników nabożeństwa. I tam dane mi było siedzieć naprzeciwko dokładnie biskupa Hozera. I zadałem mu to pytanie. I dowiedziałem się ciekawej rzeczy, że jeśli jakiś katolik chce, może pić wino. Musi tylko zasygnalizować to przed nabożeństwem i o to poprosić. Wtedy nie ma przeszkód, żeby kapłan dał mu spożyć również wino. Tylko ilu katolików o tym wie? Tylko ilu katolików o tym wie? Ja sam byłem katolikiem przez pierwszych 22 lata swego życia i nie wiedziałem. Chociaż starałem się przed zmianą wyznania dogłębnie poznać wszystko, żeby nikt mi nie zarzucił, że nie wiedziałem, co opuszczam. A dobrze. Dlatego protestanci, jeśli już mają Wieczerzę Pańską, a raczej tej nazwy używają niż Eucharystia, to mają ją pod dwoma postaciami. Spożywają zarówno chleb, jak i wino.
Spójrzmy dalej. Tę powstałą wiele wieków po Chrystusie naukę ostatecznie ujął w dogmat XVI-wieczny Sobór Trydencki. XVI-wieczny Sobór Trydencki, czyli że konsekrowany opłatek i wino są prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa. Kwintesencją takiego zrozumienia Eucharystii, że w pewnym momencie mszy zwykły opłatek i zwykłe wino stają się na słowa kapłana prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa, są słowa kardynała Wyszyńskiego, skierowane w 60 roku do młodych kapłanów podczas ich wyświęcenia. Przeczytajmy ten cytat, bo jest znaczący, a powiedziałbym wręcz nawet szokujący. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozkazywać samemu Bogu. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Zakryty w tym sensie, że ukryty pod postacią hostii, ukryty pod postacią wina, ale prawdziwy. Czyli po konsekracji, po transubstancjacji, zwykły opłatek i zwykłe wino przeistaczają się w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. W ten ukryty, mistyczny sposób, ale w prawdziwe ciało i krew. Ja tego nie wymyśliłem. To jest napisane w Ateneum Kapłańskim. Chcecie, macie tu na pewno potężne biblioteki w najstarszym uniwersyteckim mieście Polski. Udajcie się. Znajdziecie Ateneum Kapłańskie, numer 319 z roku 60. Strona 165. Niczego tu nie wymyśliłem. Rozkazywać samemu Bogu. Nie sądzicie, że to ryzykowna koncepcja? Ktoś mógłby pomyśleć, że wręcz bluźniercza, bo stawiająca człowieka nad Bogiem. Ale skoro uznało się, że po konsekracji chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa, to jest to tej nauki jakby logiczna konsekwencja. Kapłan mówi, Bóg wstępuje. Nie ma wyjścia. Tylko czy rzeczywiście ta nauka ma podstawę, by w nią wierzyć? Otóż, czy jest to nauczanie zgodne z Pismem Świętym? Francuzi mają pod Paryżem, zdaje się, w miejscowości Sèvres, coś, co nazywają wzorem metra. Tak? Wszystkie krawcowe, którym wisi tutaj na szyi taki, jak to się nazywa, centymetr, tak? Jakby chciały się upewnić, że on ma tam rzeczywiście tyle, ile ma, tak? To powinny pojechać do Francji, do Sèvres, przymierzyć go, ten swój metr na centymetrze do tego wzorca, zrobionego z takiego metalu, który nie podlega odkształceniom, albo też, no, to idzie w ułamki milimetra, jeśli już. I to jest wzorzec. Takim wzorcem dla chrześcijanina, który nie podlega żadnym odkształceniom, do którego powinniśmy wszystkie inne nauki religijne, chrześcijańskie porównywać, to jest właśnie Pismo Święte. Powiem wam, że nawet apostoł Paweł, autor połowy Nowego Testamentu, ma 28 ksiąg Nowego Testamentu, 14 listów napisał apostoł Paweł. Nawet on, gdy głosił swoje proroctwa pod natchnieniem Bożym, nawet on był sprawdzany. Otóż pewnego razu Dzieje Apostolskie mówią o Żydach, o synagodze Żydów w Berei i tak są oni opisywani. Tam Paweł do nich poszedł, tam zaczął głosić im w tej synagodze prawdy Boże i czytamy, że Żydzi w Berei byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę apostoła Pawła z całą gorliwością
i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. Inny przykład Pisma Świętego mówi, i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Zobaczcie, przyjmują z całą gotowością to, co mówi Paweł, w sensie wysłuchali życzliwie, tak, całej jego argumentacji, całego jego poselstwa, ale żeby je przyjąć, w sensie zgodzić się, to musieli co zrobić? Wrócić do domu, sprawdzić w swoim Piśmie Świętym, czy on mówi zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte. Patrzcie, nawet autor Nowego Testamentu, współautor Nowego Testamentu był sprawdzany z Pismem Świętym. Ja bym bardzo chciał. Byłbym naprawdę w niebo wzięty, już teraz, żywcem. Gdybyście mi obiecali, że po powrocie do domu, wysłuchawszy mnie teraz z całą gorliwością, z całą uwagą, na jaką was stać, że wrócicie do domu, otworzycie swoje Pisma Święte i sprawdzicie dokładnie, czy Siciński mówił prawdę. Obiecacie mi to? Obiecacie? Tak. Już nie chciałem mówić, że pomożecie, ale widzę po sali, że sala orientuje się, co to znaczy, to słowo. I jaki powinien być odzew. Czyli jak obiecacie, rozumiem, to zrobicie. Zatem, czy nauczanie o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym? Takie pytanie powinien sobie zadać każdy chrześcijanin, nie mówiąc już o każdym katoliku. I tutaj sięgnijmy do tych cytowanych już słów na początku tego spotkania, jeszcze tutaj przez doktora Pawła. Jam jest chleb życia, słowa Jezusa z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Jam jest chleb życia, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jakbyście cały ten kontekst czytali, tam jest obietnica, że kto je spożywa, kto pije tę krew, zmartwychwstanie, prawda? A to jest w ogóle to ciało, które ja oddam dla zbawienia świata. No właśnie, czy słowa, które mówił Jezus, oznaczają rzeczywistość, czy są tylko pewną metaforą, pewną przenośnią? Tutaj ktoś z uczestników sondy powiedział, że w piśmie wszystko jest symboliczne. Muszę sprostować. Zdecydowana większość rzeczy w piśmie ma charakter dosłowny. Kiedy wy rozmawiacie z kimś bliskim, to rozmawiacie tak w symbolach? Czy też po prostu jak mówicie, kochanie, zrób mi dziś śniadanie, to macie na myśli, że chcecie śniadania, czy może czegoś innego? A kiedy żona mówi, kochanie, kolacja czeka na ciebie na stole, pędzicie tam, prawda, do tego stołu, a tam pustka na stole. Ona, o, to taki tylko symbol był. Przecież kiedy rozmawiamy ze sobą, to owszem, używamy czasem symboliki, ale tylko czasem. Tak? Tylko czasem. I kontekst wskazuje nam od razu, czy ktoś mówi, używa przenośni, metafory, prawda? Tak. Dobrze, dlatego tak samo Bóg kontaktuje się z nami. Przemawia do nas językiem normalnym przez swoich natchnionych pisarzy. Normalnym językiem, dosłownym językiem, ale czasem używa też, kiedy zachodzi tego potrzeba, pewnych przenośni. Tu ewidentnie mamy do czynienia z przenośnią. Pan Jezus często używał przenośni po to, żeby też nie być oskarżanym przez właściwie ciągle towarzyszących mu szpiegów, którzy tylko czyhali na to, żeby złapać go za słowo i o coś oskarżyć. Mieliście tego świadomość?
musiał pilnować każdego słowa. Często używał przenośni. I tutaj też użył przenośni. Mówił na przykład innym razem, ja jestem drzwiami dla owiec. Czy chcemy powiedzieć, że Jezus był rzeczywistymi, prawdziwymi drzwiami? Albo że każde drzwi to jest prawdziwe ciało Chrystusa? Każde drzwi w każdej owczarni? Absolutnie nie. Dlatego tu mówi, ja jestem chlebem życia, a potem mówi o tym spożywaniu ciała i krwi, i piciu krwi, i że to będzie gwarantowało życie. O co chodzi? Wielu, którzy słuchali tych słów, było nimi zgorszonych. Czytamy, że nawet odeszli od Niego. Ich problem polegał na tym, że rozumieli dosłownie słowa Jezusa. Nawet powiedzieli, tutaj akurat tego cytatu nie widać, ale zacytuję go, w tej samej Ewangelii Jana, 6 rozdział 52-60. Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Trudna to mowa, któż jej słuchać może? I czytamy dalej, że tego dnia wielu przestało za Nim chodzić. Tak jak zresztą na sądzie ktoś powiedział, no przecież gdyby to było prawdziwe ciało, to byłby to jakiś kanibalizm, prawda? A w ogóle to Pismo Święte w Starym Testamencie zakazywało spożywania krwi. Więc jeżeli jest zakaz spożywania krwi, to jak Jezus mógł mówić, pijcie moją krew? W sensie realnym, prawdziwym. Tak? Absolutnie nie. Problemem tych ludzi, którzy od Niego odeszli, było właśnie to, że zrozumieli Go dosłownie, gdy należało te słowa zrozumieć symbolicznie. Dlatego Jezus w następnym fragmencie Ewangelii Jana w 6 rozdziale 63 wersecie mówi: Duch daje życie, ciało nic nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Słyszeliście? Nieco wcześniej mówił, ja jestem chlebem, jedzcie moje ciało, pijcie moją krew, a będziecie mieli życie. Wielu ludzi zrozumiało to dosłownie i się na Niego obraziło. A On wtedy tłumaczy i mówi, duch daje życie, ciało nic nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Czyli gdybyśmy, mając te słowa w pamięci, cofnęli się troszeczkę do Jego wcześniejszej wypowiedzi, żeby spożywać ciało i krew, pić, bo będziemy mieli życie, to tak naprawdę do czego nas zachęcał? Do czego zachęcał słuchaczy? Żeby karmili się każdym Jego słowem. Słowem Chrystusowym. Słowem Bożym. To Słowo Boże, Pismo Święte jest owym chlebem życia, który mamy spożywać. Tak jak było zresztą powiedziane przez pana doktora Pawła, nie samym chlebem człowiek żyje, słowa Jezusa, gdy był kuszony na pustyni, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A gdy innego razu użył znowu pewnej przypowieści, pewnej metafory i powiedział o siewcy, który zasiewał ziarno i to ziarno na cztery różne gleby padło. I nie rozumieli tego, tej przypowieści. Zapytali go, co znaczą te symbole. Wiecie, jak odpowiedział? A ziarno to Słowo Boże. A co się robi z ziarna? Chleb. Nawet ten chleb z modlitwy pańskiej, chleba naszego powszedniego daj nam, Panie, to jak sądzicie, to jest modlitwa tylko o to, żebyśmy mieli codziennie co jeść? Też. Ale zwykłe jedzenie zapewni nam zwykłe życie. A to zwykłe życie jest tylko życiem do śmierci. Ale ten chleb Boży, którym jest Słowo Boże, jedzony codziennie, jak sądzicie, jakie życie nam da? Wieczne. To jest tajemnica życia wiecznego. Jest ono ukryte w Słowie Jezusa. Jest nim Pismo Święte, Słowo Boże, chleb żywota do codziennego spożywania. Ów prawdziwy powszedni chleb.
Oczywiście chleb i wino spożyte przez Jezusa z uczniami podczas ostatniej wieczerzy miały być symbolem Jego ofiary krzyżowej, ale nie samą ofiarą. Gdyby prawdą było to, co Kościół katolicki głosi na temat Eucharystii, że chleb i wino przemienia się w prawdziwą ciało i krew, które następnie złamane stają się ponowieniem ofiary Chrystusa, to przecież ten obrządek jako pierwszy raz został ustanowiony przed śmiercią Chrystusa na krzyżu, tak? To był ten pierwszy chleb złamany i te pierwsze wino podane wszystkim uczniom. Z powiedzeniem: bierzcie, jedzcie, pijcie z niego wszyscy, na pamiątkę moją. To dlaczego dopiero później miałoby to się stać po ukrzyżowaniu prawdziwym ciałem i krwią, a nie wcześniej? Dlaczego nie stały się prawdziwym ciałem i krwią już w momencie, kiedy Chrystus mówił te słowa? Ale gdyby wtedy stały się prawdziwym ciałem i krwią, to sam fakt, że Jezus to łamał i podawał uczniom, już by był ofiarowaniem Jego ciała, nie sądzicie? A przecież nikt tak nie naucza. Ewidentnie, bo to był jedynie symbol. I symbolem pozostał. Jeszcze jest jeden dowód na to, że jest to tylko symbol. Wieczerza Pańska, ostatnia wieczerza, została ustanowiona w okresie paschalnym, w okresie święta Paschy. Miała zastąpić chrześcijanom święto Paschy, żydowskie święto Paschy, czyli święto upamiętniające z jednej strony wyjście z Egiptu, tę noc wyjścia z Egiptu, kiedy spożywano baranka paschalnego, baranek paschalny podczas wieczerzy miał symbolizować, spożywany podczas wieczerzy w każde święto Paschy, miał symbolizować przeszłość, wyzwolenie z Egiptu, ale miał też wskazywać na przyszłość. Pamiętacie słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, gdy Jezus poszedł nad wody Jordanu, by się ochrzcić? Gdy Jan Chrzciciel ujrzał z daleka Jezusa, wskazał na Niego i powiedział znamienne słowa. Jakie? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy tego świata. Oto baranek Boży, najważniejsze. Oto baranek Boży. Dokładni jesteście. Słuchajcie, no, ja mówiłem, żebyście mnie w domach sprawdzali. A wy mnie już teraz, na bieżąco? Nie, no świetnie. Złapcie mnie na każdym słowie. Oto baranek Boży. Jezus był tym wypełnieniem symbolu paschalnego baranka. Baranek był tylko symbolem Jezusa, zapowiadającym przyszłość, że w przyszłości nadejdzie taki baranek prawdziwy, który zostanie zabity. Jeśli tak, jeśli wieczerza Pańska i obrząd spożywania chleba i wina miał zastąpić obrządek spożywania baranka, by przypominać nam o tym, że Jezus kiedyś oddał swoje życie, baranek paschalny w czasach żydowskich pokazywał, że Jezus ma przyjść i oddać życie. Chleb i wino przypominają nam, że przyszedł i oddał życie. Jeśli chcielibyśmy po katolicku wierzyć, że chleb i wino są prawdziwym ciałem i krwią baranka, a nie tylko przypomnieniem, nie tylko symbolem, to musielibyśmy jednocześnie uznać, że baranek paschalny żydowski był prawdziwym ciałem mającego nadejść Chrystusa. Nie sądzicie? Taki wniosek narzuca się sam dla pewnej równowagi i analogii użytych przez Jezusa symboli. Tego, że jeden obrządek zastąpił drugi. Myślę, że kropkę nad i w tym naszym rozważaniu, czy to jest prawdziwa ofiara, czy nie, stawia nam list do Hebrajczyków. Czytamy w nim, w 10 rozdziale, ale nie tylko w 10, tych miejsc w liście do Hebrajczyków jest 5 albo 6 tego typu sformułowań, że Chrystus, złożywszy raz na zawsze, zwróćcie uwagę, raz na zawsze,
Ile ofiar? Jedną ofiarę za grzech zasiadł po prawicy Boga. I troszkę dalej. Jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Na przestrzeni rozdziałów 7 po 11 znajdziecie 5 albo 6 tekstów mówiących raz na zawsze jedną ofiarę. Pismo Święte było pisane w czasie, kiedy sztuka pisarska nie pozwalała na pisanie, nie wiem, wytłuszczanie tekstu, podkreślanie tekstu, stosowanie większej czcionki, tak? To są wszystko pewne techniki, które używamy od szkoły podstawowej, by zaznaczyć coś, co jest w lekcji najważniejsze, coś, co jest w zeszycie najważniejsze. Podkreślamy, tak? Albo markerem, albo tam podkreślenie, albo wężykiem to nie, bo znamy, że to wężykiem oznacza coś zupełnie innego. W gazetach inny kolor czcionki, wielkość czcionki, wytłuszczenie tekstu ma pokazać, że dane słowo, dane zdanie jest najważniejsze. A jaka była technika w czasach, gdy tak nie można było zrobić, a chciało się coś wyakcentować? Powtarzało się pewną myśl kilka razy. Kilka razy. Co miało oznaczać, że to jest najważniejsza myśl tego fragmentu. Na przestrzeni, zobaczcie, listu do Hebrajczyków, powtarzam, w rozdziałach od 7 do 10 znajdziecie 5 albo 6 razy takie sformułowania. Raz na zawsze jedna ofiara, raz na zawsze jedna ofiara, raz na zawsze jedna ofiara. Jak tutaj zaakceptować naukę, że po przeistoczeniu opłatek i wino stają się prawdziwym ciałem i krwią, które złamane przez kapłana są ponowieniem ofiary Jezusa Chrystusa. W jednym kościele robi się to dziennie kilka razy, a tych kościołów w jednym mieście jest dziesiątki, w jednym kraju tysiące, przemnóżcie to przez wszystkie kraje świata, ile razy Chrystus jest dziennie zabijany. Gdy Pismo Święte mówi, że złożył swą ofiarę raz na zawsze, jeden raz. Nie ma więc żadnych podstaw, jak widzicie, dla kultu eucharystycznego, a co za tym idzie, dla kultu Najświętszego Ciała i Krwi podczas uroczystości Bożego Ciała. Biblijnych podstaw ku temu nie ma. Oczywiście można odnaleźć różne podstawy, nie wiem, w pobożności ludowej. Tylko czy to są podstawy? Czy Kościół powinien iść za tym, czego chce lud? Czy też powinien lud skłaniać do tego, czego chce od niego Bóg, a o czym mówi w Piśmie Świętym? Już pominę tutaj pewne przykłady, które sobie przygotowałem, bo czas już nieuchronnie zbliża się do końca, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ostatnie 3 slajdy pokazujące, gdzie mamy szukać, jeśli już bardzo chcemy, ciała Bożego. Ciała Bożego. Po pierwsze, ciałem Bożym jest sam żywy Jezus Chrystus. Tutaj wyprzedzam trochę myśl wykładów bodaj na koniec roku, mianowicie o narodzeniu, o Bożym Narodzeniu, związane z Bożym Narodzeniem. Otóż, co się tak naprawdę stało w tak zwane Boże Narodzenie? Powiecie, narodził się Jezus, tak? No ale przecież, czy Syn Boży nie istniał przed swoim narodzeniem? Przecież jest wiecznym Bogiem. Istniał, ale narodził się jako człowiek. Maria poczęła z Ducha Świętego. Duch Święty przekazał Jezusowi bóstwo, Maria człowieczeństwo. Jezus, który był, jak mówi list do Filipian, w postaci Bożej, Chrystus, Syn Boży, który był w postaci Bożej, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. Inne fragmenty mówią, że objawił się w ciele, jak 1 Tymoteusza 3,16, pierwszy list do Tymoteusza. Wielka jest tajemnica pobożności. I tam powiedziane o Chrystusie, który objawił się w ciele. Szukacie ciała Bożego? To przede wszystkim pomyślcie o tym, że Bóg
żeby ratować człowieka. Opuścił niebo. Zrezygnował ze swego duchowego jestestwa, by przyjąć ograniczoność ludzkiego ciała i stać się jednym z nas. By cierpieć to samo, co my. Bo nie miał życia wcale Pan Jezus usłanego różami. Nie mówiąc o tym, że skończył je młodo i to w cierpieniu. Bóg przyjął ciało ludzkie, zwykłe, żeby zamieszkać wśród nas. Żeby nikt z nas nie mógł nigdy powiedzieć: Bóg mnie nie rozumie, Bóg nie wie, co to znaczy, nie wiem, nie mieć gdzie spać, być w nienawiści u wszystkich, a jeszcze nadto być więzionym, prześladowanym. Bóg chyba nie wie, o co chodzi. Bóg doskonale wie, bo wszystkiego tego doświadczył w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który przyjął ciało i stał się człowiekiem. Stąd nazywa się to tak zwanym wcieleniem, albo z grecka inkarnacją. To jest największy motyw, najważniejszy motyw, nie choinka, nie prezenty pod choinkę. To jest najważniejszy motyw świąt Bożego Narodzenia. Że Bóg z poziomu Stwórcy zniżył się, przyjąwszy ciało człowieka, do poziomu stworzenia. Dla ratowania nas. I naraził się na to wszystko, co my musimy na tym świecie znosić. Chcecie szukać ciała Bożego, to macie je w Chrystusie Panu. Drugie, gdzie możecie go szukać, to już nie będę rozwijał tej myśli, w Słowie Bożym. W Słowie Bożym, który ma dokładnie taką samą naturę jak Pan Jezus. Pan Jezus miał naturę bosko-ludzką, Bóg, który stał się człowiekiem. Taką samą naturę ma Pismo Święte, bo pisali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Kto pisał Pismo Święte? Ludzie. Ale dlaczego jest ono Słowem Boga? Bo oni byli natchnieni Duchem Świętym. Natura Pisma Świętego jest dokładnie taka sama jak natura Chrystusa Pana. Bosko-ludzka. Ale dlatego prolog, wstęp Ewangelii Jana mówi: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, a Słowo czym się stało? Ciałem. I zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Kto to jest jednorodzony? Czyj to tytuł? Jezusa Chrystusa. On jest tym Słowem, które stało się ciałem. Tym bosko-ludzkim Słowem. Ale tak jak Pan Jezus jest wcielonym Słowem Boga, tak Pismo Święte jest spisanym Słowem Boga. I na końcu, jeśli szukacie jeszcze, i w tym sensie Pismo Święte również jest owym ciałem Chrystusa, owym chlebem do spożywania. I na końcu jeszcze ostatnie porównanie, jeśli szukacie ciała Chrystusa, to spójrzcie na Kościół. Kościół nie jako budynek, ale Kościół jako zgromadzenie wierzących. Społeczność, wspólnotę. Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, uczy Paweł w liście do Rzymian. Albo w liście do Koryntian. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele, naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Kościół jako ciało. Ludzie z pewnymi funkcjami i zdolnościami w tym Kościele, jak poszczególne części tego ciała. Szukacie ciała Chrystusa? To nie znajdziecie go podczas najbliższej procesji. A może znajdziecie, ale jeśli już, to nie tam, gdzie będziecie patrzeć. Bo ciałem Chrystusa nie jest monstrancja i to, co w niej. Prędzej ciałem Chrystusa będą ludzie, którzy będą szli w tej procesji. Jako Kościół. Jako wspólnota, która może
Nie rozumie tego dokładnie, tak jak Pismo Święte mówi. Ale jak sądzę, wielu z nich, czy większość z nich, robi to w szczerości, którą Bóg docenia. Bóg docenia każde szczere działanie, nawet jeśli błędne. Kościół Boży, Kościół jest ciałem Chrystusa. Słowo Boże jest ciałem Chrystusa. I ciałem Chrystusa jest przede wszystkim sam żywy Jezus Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem. Dlatego chcielibyśmy podziękować właśnie Panu Jezusowi w tej chwili za to, że objawił nam to wszystko, pokazał swoje słowo i za wszystkie myśli, które przyszły nam do głowy w czasie tego krótkiego wykładu. Powstańmy proszę do modlitwy. Nasz umiłowany Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy dziękować Ci w tej chwili za ten czas wspólnie spędzony. Na słuchaniu tych refleksji, na słuchaniu pieśni, a przede wszystkim na słuchaniu tego, co Twoje Słowo Boże ma do powiedzenia na temat świąt, wiary, Jezusa, czytania Pisma Świętego. Boże, nawet jeśli tego nie rozumieliśmy, tak jak w tej chwili nam to zostało ukazane, prosimy, pozwól nam to zbadać. Pozwól nam się osobiście przekonać, gdzie leży prawda. I pozwól nam znaleźć w sobie tyle siły i odwagi, by za tą prawdą Twojego słowa podążać. Pobłogosław, Boże, każdą szczerą myśl, każdą szczerą duszę, która jest tutaj dzisiaj między nami. Pobłogosław, Panie, również i tych ludzi, którzy oddają Ci cześć, nawet jeśli w pewnych kwestiach teologicznych błądzą. I im, Boże, daj światło prawdy, by mogli dostrzec Twoje prawdziwe ciało w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, w Twoim świętym Słowie Bożym, w Biblii i w Twoim, Boże, Kościele. Niech Tobie będzie, Boże, chwała przez Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci. Amen. Amen.